podzielmy 5 i 5 tysięcznych przez 7. Podzielimy pisemnie, przepiszę 5,005 dzielimy na 7. Pisemnie pod kreską dzielimy. 5 nie dzieli się na 7, to jest 0. 0 razy 7 to jest 0. Mogłabym tutaj odejmować, ale można ten krok pominąć, ponieważ jak odejmujesz 0, to wynik się nie zmienia. Zatem przejdźmy dalej. 50 weźmy pod uwagę. 50 dzieli się na 7. 50 podzielić na 7 to jest 7. Przypomnę jeszcze szybko algorytm dzielenia pisemnego, gdybyście mieli z tym problemy. Dzielimy, mnożymy, odejmujemy, spisujemy. Jeżeli mamy resztę, wracamy na początek. Czyli ja teraz podzieliłam, mnożę teraz. 7 razy 7 to jest 49. Na razie o przecinku zapominam, odejmuję. 50 razy 49 to jest równe 1. I jeżeli mam resztę, spisuję kolejną cyfrę. Spada mi 0. Dzielę teraz 10 na 7. 10 podzielić na 7 to jest równe 1. 1 razy 7 to jest 7. Odejmuję. 10 razy 7 jest równe 3. Mam resztę, zatem spisuję kolejną liczbę. Spada mi 5. 5. 35 dzielone na 7 to jest równe 5, mnożę 5 razy 7, 35, odejmuję, nie mam reszty, zatem nie spisuję już żadnej liczby, nic mi tutaj nie zostało, muszę tylko pamiętać, żeby zapisać przecinek nad przecinkiem, zatem wynik to jest 0,715, czyli 715 tysięcznych.